imienia Janusza Korczaka. I tym określeniem, to określenie jak najbardziej trafne do wszystkich tych, którzy zgromadzili się na pewno w tym dla szkoły wyjątkowej. Dla pracowników, tych, którzy aktualnie pracują z młodzieżą, tych, którzy kiedykolwiek tutaj pracowali, tych, którzy są życzliwi tej szkole. Przede wszystkim kieruję słowa do naszych młodych przyjaciół, bo ten obiekt jest przede wszystkim dla nich. Pani dyrektor powiedziała o krótkiej historii budowy tej hali, ale bardzo ważną datą w tej historii jest data 15 grudnia 2011 roku, bo wtedy de facto Rada Miasta na wniosek burmistrza podjęła decyzję o budowie, zabezpieczając odpowiednie środki. Kolejna data to data podpisania umowy z firmą Archimedia, która wygrała przetarg na dokumentację projektową 28 marca 2012 roku. Niecały rok później patrzę i szukam wzrokiem przedstawiciela wykonawcy. Miałem zaszczyt tutaj w tej szkole podpisywać umowę z panem Zygmuntem Wojdatem z Unibudu, wykonawcą tego obiektu. 12 czerwca 2013 roku spotkaliśmy się tutaj podczas uroczystości murowania kamienia węgielnego. Już wiedzieliśmy, że hala sportowa powstanie, ale jeszcze nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądała. Sądzę, że dzisiejsza uroczystość jest dla nas osobistą satysfakcją. Dla każdego z nas. Satysfakcją, że powstał piękny obiekt. Obiekt, który na pewno będzie symbolem możliwości Sochaczewa. Obiekt, który jest pięknym darem mieszkańców Sochaczewa dla waszej szkoły. Jestem przekonany, obserwując pracę tych, którzy na co dzień od wielu lat pracują z kolejnymi pokoleniami młodych Sochaczewian, że dzięki temu obiektowi, dzięki waszej pracy będzie to też symbol młodości, radości, że tu będą rozwijały się talenty sportowe, artystyczne kolejnych pokoleń młodych mieszkańców Sochaczewa. Ale dzisiejsza uroczystość jest też doskonałą okazją, żeby podziękować wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że ten obiekt powstał. Słowa podziękowania chciałbym skierować do radnych Rady Miasta. Ich decyzje, jako reprezentantów mieszkańców Sochaczewa, ich decyzje przyczyniły się do tego, że możemy dzisiaj się tutaj spotkać. Wielka odwaga, szczególnie tych radnych, którzy na każdym etapie budowy konsekwentnie wspierali tę inwestycję. Na pewno słowa uznania dla moich współpracowników, którzy tę inwestycję z ramienia inwestora realizowali. Na pewno słowa uznania dla projektanta i dla wykonawcy, dla inspektorów nadzoru. Ale na pewno największe słowa uznania są dla mieszkańców Sochaczewa, bo tak jak powiedziałem, to jest przede wszystkim ich dar. Wszystkiego najlepszego życzę szkole. Pięknie rozpoczynacie kolejne 50 lat swojego istnienia. Pani dyrektor zawsze przy jubileuszach przekazuje jakieś marzenie, bo warto mieć marzenie. My pamiętamy o tych marzeniach przekazanych z okazji 50-lecia szkoły, ale na dzień dzisiejszy życzę wszystkim tym, którzy będą korzystali z tego obiektu, żeby sprawiały im taką satysfakcję jak dla nas, którzy dzisiaj bierzemy udział w tej uroczystości. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla całej społeczności szkoły.